Rygorystycznie przestrzegam zasad chłodzenia silnika po jeździe. Zawsze czekam kilka do kilkunastu sekund na zgaszenie auta. Nie wkręcam na obroty na zimnym silniku. W trakcie tego odcinka będę prezentował zatem szczegóły na temat silnika eksploatacji oleju z jednego, jak i z drugiego samochodu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Hyundai i30N, rok produkcji 2022, silnik 2.0 benzyna, 280 koni, przebieg ogólny 50 000 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie dodatkowa analiza oleju Long Life po 25 000 km. Oprócz zestawu próbek powiązanego z prezentowanym samochodem, właściciel przesłał ekstra próbkę oleju Long Life. Inicjatorem eksperymentu jest Karol. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Plus trzecia próbka to olej od znajomego Karola, który jeździ Peugeotem 508 2.0 HDI 180 koni z 2020 roku. Miał wykupiony pełen pakiet serwisowy. Karol napisał, że nie pamięta, czy tam interwał był 30 000 km czy więcej, ale na pewno nie wymieniał oleju wcześniej, a już ma grubo ponad 150 000 zrobione. Niestety brak próbki oleju świeżego, co stanowi spore ograniczenie badania, stąd nie ma osobnego odcinka o tym oleju. Zbadamy tylko lepkość tego oleju i odniesiemy ją do deklaracji producenta. W trakcie tego odcinka będę prezentował zatem szczegóły na temat silnika eksploatacji oleju z jednego, jak i z drugiego samochodu. Do silnika Karola samochodu zalany został olej Shell Helix Ultra ECT w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 000 km, 30% eksploatacji to miasto, 70% trasa, dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek, chyba że ASO zrobiło i nie powiedziało, napisał Karol. Większość przebiegu to trasy przy wyższych prędkościach od 160 do 180 km na godzinę. Do tego dochodzi około 300 do 500 km jazdy torowej na jeden interwał olejowy. W ramach dodatkowych informacji Karol napisał tak. Auto Hyundai i30N DCT użytkuję od nowości, to jest maja 2022. Jest to moje jedyne auto w domu, nie dojeżdżam nim do pracy, mieszkam w Warszawie, więc dojazd gdziekolwiek to parę dobrych kilometrów. Centrum czy do hipermarketu mam po 7 km w jedną stronę. Przebieg robię głównie w trasach. Autem regularnie jeżdżę na track day, co kumuluje mi kilometry z dojazdów plus sama jazda po torze. Rygorystycznie przestrzegam zasad chłodzenia silnika po jeździe. Zawsze czekam kilka do kilkunastu sekund na zgaszenie auta. Nie wkręcam na obroty na zimnym silniku. Interwały olejowe utrzymałem na poziomie 10 000 km ze względu na gwarancję producenta 5 lat bez limitu kilometrów, która uwzględnia jazdę po torze. W instrukcji jest informacja o ciśnieniu opon na track dayu, ale brak jest wyszczególnionego krótszego interwału olejowego. Doszedłem do wniosku, że mimo że jeżdżę sporo na torze stosunkowo, to pozostałe kilometry robię w trasie, więc teoretycznie skumulowane zużycie oleju powinno odpowiadać jeździe miejskiej. Jestem ciekawy, jak bardzo degraduje się olej przy takiej eksploatacji. Widziałem filmik na R2D z BMW 335D, ale to jednak jest diesel i są trochę inne warunki pracy, plus to stara konstrukcja. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju przepracowanego. Próbkę oleju Long Life zostawiamy na sam koniec filmu. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 62,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,0 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 193.
Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność w wyższej temperaturze i zadziwiająco niską w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Różnica na poziomie 6% załącza pewien niepokój. Tutaj może to być kwestia karty i jej aktualności. Zwróćcie uwagę przykładowo na te dwie karty. Różnica w deklaracjach dość istotna. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 50,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 184, czyli obserwujemy zmianę lepkości na poziomie minus 18% w jednej i drugiej temperaturze bardzo równo. Jest to stan krytyczny. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych olej zmieniono zbyt późno. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym z kategorii idealne, brak sygnałów niepokojących, bardzo duża różnica względem pozostałych plam, które pojawiły się w ramach tej serii, a które również pochodzą z silników benzynowych. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Ogólnie wyniki na bardzo dobrym poziomie, natomiast dostajemy mocny i wyraźny sygnał o zawartości paliwa w oleju, co tłumaczy tak mocny zjazd lepkości tego oleju. Sygnał widoczny na widmie dla długości 1747. Paliwa jest tak dużo, że uniemożliwia to ocenę części pozostałych parametrów oleju. Podsumowując, otrzymano dość jasne sygnały, że w tym przypadku interwał olejowy powinien zostać skrócony, plus zalecana jest inspekcja silnika celem namierzenia źródła paliwa w oleju. Na koniec prezentuję jeszcze skrótowe ujęcie z badania dla próbki oleju z samochodu kolegi Karola po przebiegu 25 400 km. Badamy wyłącznie próbkę oleju przepracowanego. Zobaczcie, jak wyglądał pomiar. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 56,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Punktem odniesienia do wyliczenia zmian procentowych będzie deklaracja producenta. Przy takim założeniu obserwujemy praktycznie niezmienioną lepkość. Zmiany na poziomie 2-3% są praktycznie pomijalne przy uwzględnieniu tak dużego przebiegu. Testu spektralnego nie ma, ponieważ nie mam w bazie takiego oleju, nawet żeby sprawdzić orientacyjne zmiany na widmie. Test bibułowy wymaga jednego sprostowania. Pierwotnie założyłem, że zarówno jedna próbka, jak i druga to jest Shell. Dopiero później dotarła do mnie informacja, że Long Life to Elf, zatem na zdjęciach pojawia się korekta. Po teście bibułowym widać, że próbka zawiera znaczne ilości sadzy, ale nie będą to jakoś szczególnie duże ilości. Warto podkreślić, że następuje rozdział plamy na strefę dyfuzyjną, co w przypadku olejów z diesla jest mocno na plus i może świadczyć o wciąż akceptowalnej jakości ogólnej tego oleju. Podsumowując, w przypadku tego oleju Long Life firmy Elf nie obserwujemy sygnałów o nadmiernej eksploatacji, z pewnością na korzyść zadziałały warunki eksploatacji zdominowane przez trasę. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!